Witam serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na analizę kolejnego wyzwania. Tym razem był z pozoru banalny zwrot ja też, ale w zdaniu przeczącym. Czyli na przykład on nie lubi, tam akurat było horrorów i ktoś inny mówi ja też. No u nas jest banalny zwrot ja też, czyli dwa słówka. W języku angielskim niestety mamy aż cztery wersje. Przynajmniej możemy spotkać się z czteroma wersjami. Zapraszam na analizę. Więc uwaga, moi drodzy, już po tym krótkim wstępie do filmiku wiecie, że wszystkie cztery wersje, które mieliście do wyboru, były poprawne. Tak naprawdę zapomniałem dopisać piątej wersji, która też jest poprawna. I don't either. I teraz po kolei, czyli zobaczcie, mamy aż pięć wersji, tylko uwaga, to nie jest tak, że wszystkie pięć wersji używa dany native speaker. Najczęściej to wygląda tak, że ktoś wam powie, no tylko to jest poprawne, reszta nie. Albo powie wam, no ja używam tylko tej wersji, reszta no ktoś tam używa, ale ja nie. Albo ta jest dla mnie brytyjska, ta druga jest amerykańska i na odwrót. Więc gdybyśmy chcieli wybrać jedną, najbezpieczniejszą wersję, którą akurat wszyscy potwierdzą, po prostu wszyscy, czy Brytyjczyk, czy Amerykanin, czy wykształcony, czy niewykształcony i tak dalej, wszyscy wam powiedzą, że jest ok i tak należy powiedzieć. I to jest ta pierwsza wersja, neither do I. Oczywiście Amerykanie najczęściej czytają neither do I. Oczywiście jest do, no bo bierzemy operator czasu, który był. A zdanie brzmiało I don't like horror films i specjalnie dopisałem jeszcze movies, żeby była też wersja amerykańska, no i żebyśmy tu też mieli wersję amerykańską do wyboru w odpowiedziach. No i właśnie mamy czas prosty, czyli operator do, czyli w odpowiedzi neither do I. I to jest standard British and American English. I teraz może przejdźmy, słuchajcie, no dobra, idźmy po kolei. Odpowiedź B. No do I. To jest, słuchajcie, standard, ale tylko British English. Amerykanie kompletnie tak nie mówią. Kompletnie. Jeden Amerykanin mi powiedział, słuchaj, to brzmi tak formalnie, że nie wiem, może on by mógł to usłyszeć z ust, nie wiem, królowej może. Tak to formalnie dla niego brzmi, że on sobie nie wyobraża po prostu, żeby ktokolwiek tak powiedział. Natomiast w brytyjskim większość native speakerów mówi, że nie ma różnicy między neither do I a no do I, jeżeli chodzi o formalność. Natomiast książki gramatyczne ewidentnie mówią, że no do I jest ciut bardziej formalne niż neither. Teraz chciałem wam pokazać, albo może jeszcze za chwileczkę, idźmy do trzeciej wersji. Me neither. To, słuchajcie, zasadniczo jest British English, ale informal, czyli w języku nieformalnym. Innymi słowy, można by rzec w języku mówionym. To neither do I spotkamy i w mówionym, i pisanym. Natomiast me neither, tylko w mówionym. Zdarza się, słuchajcie, dlatego dopisałem wam rarely American English, czyli rzadko w amerykańskim, ale zdarza się, słuchajcie, na północnym zachodzie Stanów, tam gdzie jeszcze ten brytyjski, z uwagi na historię, gdzieś tam jeszcze pozostał w korzeniach, niektórzy tak mówią. No i czwarta wersja, też nieformalna, ale w odmianie amerykańskiej, to jest, słuchajcie, me either. I jeżeli chodzi o ten zwrot, no to tu są największe kontrowersje, gdyż bardzo dużo ludzi uważa, że ta forma jest kompletnie niepoprawna. Natomiast chyba 70%, znaczy ja nie znam tej liczby, ale tak szacuje się, no może nawet 80% Amerykanów tak mówi. Taka jest po prostu rzeczywistość. Natomiast I don't either, czyli to jest jakby skrót od pełnego zdania, tak? Bo w pełnym zdaniu byśmy powiedzieli I don't like horror films either. No ale wyrzucamy ten środek i zostaje samo I don't either. Ja też nie. No i to jest standard British and American English. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że oprócz tej pierwszej formy, o której wspominałem, że jest najbezpieczniejsza, to potem właśnie ta.
Teraz słuchajcie, pokażę wam z ciekawości, co mi powiedział Brytyjczyk. Słuchajcie, Brytyjczyk mieszkający w South Moulton w hrabstwie Devon. I on mówi tak: these ones work for me. Czyli dla mnie te są poprawne. Neither do I oczywiście wybrał. Z tego języka bardziej formalnego powiedzmy. No i me neither, język codzienny. Zobaczcie, odrzucił no, które jest typowo brytyjskie. Typowo, słuchajcie. To wam powie no chyba każdy Brytyjczyk oprócz tego. To wam powie każda książka gramatyczna i tak dalej. I zobaczcie, co on mi powiedział. This sounds American English. No do I. A z ciekawości, słuchajcie, zapytałem trzech innych Brytyjczyków, dlaczego według tego Brytyjczyka no do I jest amerykański. Jak to w ogóle możliwe? I jeden mi powiedział sobie, no jest to możliwe, że gość po prostu się urodził w tym South Moulton. Nigdzie się nie ruszał, całe życie tam spędził. Nie słyszał po prostu innych form, ale aż dziw, że coś, on nie słucha telewizji, radia i tak dalej. Ale mówi, no jest to generalnie możliwe. Natomiast jak zapytałem, no ale dlaczego mówisz, że to jest amerykańskie, jak to nie jest amerykańskie? No i on mi właśnie powiedział, słuchaj, bo jak ktoś czegoś nie używa, to od razu zwala właśnie, że jest amerykańskie i to samo w Stanach. Jak ktoś czegoś nie używa, a to pewnie brytyjskie. Natomiast ta forma właśnie kontrowersyjna, mi either gość powiedział, this just sounds wrong. To po prostu brzmi niepoprawnie. A teraz wam pokażę tak z ciekawości opinię przeróżnych native speakerów na temat różnych tych zwrotów, ale zwłaszcza me either, czyli to, co właśnie oni uważają, że często uważają, że jest niepoprawne. I tu Brytyjczyk mówi I think I've heard me either, czyli wydaje mi się, że słyszałem me either from American English speakers, but we don't say it in British English, czyli my tak nie mówimy. Kolejny Brytyjczyk. Both me neither, znaczy either i me neither, czyli tu to amerykańskie, tu to brytyjskie, a very informal casual usage, tak? Czyli to jest bardzo nieformalne użycie. A more normal way to say it would be neither do I or nor do I. Tak? Czyli ten Brytyjczyk zna wszystkie cztery formy, natomiast po prostu klasyfikuje je na formalne i nieformalne. Kolejny Brytyjczyk. I personally would use me neither. No i to zrozumiałe. But I believe that in some dialects me either is used. Czyli on znowu, kolejny Brytyjczyk mówi, że zna me either i myśli, że jest używane w niektórych dialektach. I would suggest, sugerowałbym, that learners, żeby uczący się, should use me neither, but be aware that some native speakers will use me either. Czyli co on sugeruje? Żeby uczący się raczej używali me neither, natomiast żeby mieli świadomość, że są tacy, co mówią me either. Kolejny Brytyjczyk. In my experience, me neither is very common, jest bardzo powszechne, in conversation, czyli w rozmowie. I have only seen and heard, tylko słyszałem i widziałem me either in American books and TV. Czyli kolejny Brytyjczyk jest świadomy, że istnieje me either, ale on to widział i słyszał tylko w książkach amerykańskich i w amerykańskiej telewizji. Kolejny Brytyjczyk. Me either is only spoken by American children who have not yet learned the right way to say it. Czyli co mówi ten Brytyjczyk? Że me either jest używane przez dzieci w Ameryce, które jeszcze się nie nauczyły, jaka jest poprawna forma. Czyli ten Brytyjczyk zna tę formę, wie, że jest amerykańska, ale podkreśla, że jest niepoprawna, że dzieci tak mówią, bo nie wiedzą, że źle mówią. I kolejny Brytyjczyk. Me either just sounds completely and utterly wrong to my British ear. Czyli me either brzmi totalnie i całkowicie niepoprawnie dla moich uszu.
No to teraz Amerykanie. Mi either isn't restricted to the speech of children. Czyli ten Amerykanin zbulwersowany mówi, przecież mi either wcale nie jest używane tylko przez dzieci. I use it regularly. Ja używam go regularnie. As do many other adults. Tak jak inni dorośli, nie tylko dzieci, who speak American English, którzy mówią po amerykańsku. I rarely, if ever, hear me neither over here. Ja rzadko, jeśli w ogóle, słyszę me neither. Czyli ten Amerykanin mówi, że dla niego me neither jest praktycznie obce. Kolejny Amerykanin. I have no problem with me either and use it frequently. Czyli nie ma z tym problemu i używa go często. I tutaj daję nawet przykład. I'm not going to the lecture this afternoon, tak? Czyli nie idę na wykład dziś po południu. No i inna osoba odpowiada, me either, ja też. W sensie, że ja też nie idę. Kolejny Amerykanin. Well, I grew up, dorastałem, in the US Midwest and for years have lived in the Mid-Atlantic and I use and frequently hear others use me neither. Czyli zobaczcie, tamten Amerykanin wcześniej mówił, że kompletnie nie jest mu znany me neither, nie słyszy. A ten, który właśnie się wychował i urodził na północnym zachodzie, używa. I dla niego to jest standard English, żaden colloquial. To, co jakiś tam inny Brytyjczyk mówił, że to jest język nieformalny. Natomiast co do no, I could never say no, powiedział Amerykanin. It sounds very strange to my ears. Brzmi to bardzo dziwnie dla moich uszu. Okej, okay, moi drodzy, czyli podsumowując, używamy neither do I, najbezpieczniejsza forma, wszędzie zrozumiała. Natomiast z tych trzech, no to jest ruletka, w zależności z kim rozmawiamy. Ewentualnie jeszcze używamy I don't either. Na to, co mówiłem, największa kontrowersja jest me either. No i poszukajmy jakichś autentycznych przykładów od native speakerów. No i pierwszy przykład. Jesteśmy na tym kanale. Panie sobie tu rozmawiają o amerykańskim futbolu, choć niewiele wiedzą, o co tam chodzi. Przynajmniej jedna z nich się przyznaje, bo jest, mówi, że jest kobietą, ale że była na takim meczu. I did watch the game. Operator do podkreślenia. Robiliśmy o tym filmik. Wrzucę wam link z tyłu i w opisie. I did watch the game. Tak, czyli I did watch the game. But I'm still a girl. But I'm still a girl, ale jestem dziewczyną. So I still don't always remember all the details. I still don't always remember all the details about it, czyli nie wiem dokładnie, o co chodzi, nie znam szczegółów w tej grze. Me neither, bro. No i druga pani mówi, tylko oczywiście po amerykańsku, czyli nie me either, tylko me either. But I like it, ale podoba mi się ta gra. No i mamy me either, czy też either. Jeszcze raz. I did watch the game, but I'm still a girl. I still don't always remember all the details about it. Me neither, but I like it. I do too, I love it. Natomiast zauważcie, tylko akurat uciekło, co ta druga odpowiedziała, bo ta powiedziała, że też nie wie, o co chodzi, ale jej się podoba. I ta odpowiedziała, no mi też się podoba, tylko tym razem odpowiadała na zdanie twierdzące, więc po prostu użyła to. Tak, jeszcze raz cofnę. I don't always remember all the details about it. Me neither, but I like it. I do too. Czyli ta powiedziała, ale mi się podoba. I do too. Mi też się podoba. Ok, i kolejny przykład na tym kanale. Tutaj jeden pan pyta się kolegów, ilu z nas wie, how many of us know how to use lem? Czyli ilu z nas wie, jak używać produkt o nazwie lem? No i wszyscy się zgłosili, że wszyscy wiedzą. Tylko jeszcze raz to pytanie. Ok, so how many of us know how to use lem? Okej, okay, za chwilę będzie drugie pytanie.
Okay, i mamy to pytanie. How many of us have 10 years experience? Czyli ilu z nas ma 10-letnie doświadczenie? Literally, czyli dosłownie. Have 10 years experience literally doing everything that you can possibly do with the product. Doing everything that you can possibly do with the product. Czyli oni jakby znają ten produkt, ale kto z nas ma doświadczenie 10-letnie? No i popatrzmy, kto się zgłosi. No. No, czyli nikt. I co na to ten pan prowadzący? Right, and me either. Right, me either. Czyli ja też. No i mamy amerykańskie me either jeszcze raz. How many of us have 10 years experience literally doing everything that you could possibly do with the product? No. Right, and me either, and since... Ale oczywiście to, co mówiłem, niektórzy Amerykanie mówią me neither, tylko oczywiście w wymowie amerykańskiej, czyli me neither. To jest taka pani Amerykanka, która prowadzi kanał do nauki języka, no i ona mówi, że bardzo często słyszy błąd od strony uczących się, że mówią me too, kiedy jest przeczenie, tak? Notice the mistake yourself. Sitting here and I'm saying, I don't like burgers. Czyli przykładowo ktoś mówi I don't like burgers, tak? Nie lubię burgerów. How come? And this is my friend right here saying me too. No i ktoś inny odpowiada me too, ja też nie lubię. No i to jest oczywiście błąd, tak? Bo było przeczenie. Więc nie mówimy me too, tylko i co ona proponuje? So the correct way would be I don't like burgers. And my friend here, me neither. No, czyli pani Amerykanka używa tej wersji właśnie brytyjskiej i wskazuje ją za poprawną. Natomiast słuchajcie, przeglądając wasze odpowiedzi, ze dwie osoby powiedziały, że wszystkie są poprawne. Na przykład Justyna z Kansas. Nie wiem, czy to przypadek, czy rzeczywiście mieszka w Ameryce. Natomiast jedna osoba napisała, kto to był, tutaj widzę Mariusz. Me either jest niepoprawne gramatycznie, ale używane w mówionej, szczególnie amerykańskiej odmianie języka. No Mariusz ma jak najbardziej rację, że jest mówione, że jest właśnie używane w odmianie amerykańskiej. Natomiast to, czy jest niepoprawne, czy nie, no powiem wam szczerze, że dla mnie wyrocznią zawsze jest gramatyka pana Słona. Dla mnie to jest, słuchajcie, Biblia, jeśli chodzi o gramatykę. I pokażę wam, że pan Słon wcale nie uważa, że ta forma jest niepoprawna. Proszę bardzo. To jest tutaj. I mówi to samo, co powiedział jeden Brytyjczyk, że dla niego to brzmi bardzo nieformalnie, że casual. No i pan Słon mówi in very informal speech. Me neither, mówimy właśnie brytyjski. And occasionally me either. I nawet nie mówi, że to jest amerykańskie. It can be used instead of, no i właśnie tej oficjalnej wersji z either na przykład na końcu. Czyli pan Słon wcale nie uważa konstrukcji me either za niepoprawną. Dzięki. Trzymajcie się.